Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Jest ze mną z Gredzio. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dobry wieczór. A, mini shark, latające buty. Rakietowe buty, zawsze marzyłem. Świetny huk. Patrzę, lensy. I patrzcie, co jeszcze mam, boga. Tu, szarka. Dobra, i przechodzimy do sedna. Złapaliśmy tutaj sobie szkieletrona i będziemy z nim walczyć. Uciekaj z Gredzio, bo cię pacnie. Odejdź tam na lewo. A dobra, jak chcesz. Jest. Skąd go wziąłeś, ej? Jak no przyzwałem go. Tego kolesia trzeba było pogadać. Jak strzelaj w głowę, stary. Jaki duży... I unikaj rąk w miarę. Leci na mnie, leci. O, ja tu mam... Szarkę zapomniałem. Ale hopem usłodzi. Z tym szarkiem. Spoko. Przygotowaliśmy się troszkę, poczekaj, ja zaraz pogadasz. Przygotowaliśmy się troszkę, bo były Blood Moony, nazbieraliśmy golda, kupiliśmy sobie już tam, mieliśmy tak odłożone na te mini szarki, bo chcieliśmy je kupić. No już pada, patrz. No, łatwiutki. Mówiłeś, że taki trudny. To jest najtrudniejszy na nasz poziom jak na razie, boss. Znaczy, na tym wiesz, bo później jeszcze jest hard mod, to tam są trzy wersje tych trudniejszych bossów i tak dalej. Nice. Skeletron! A tutaj jak wejdziemy, to on teraz będzie? Nie, już nie. Właśnie dlatego go pokonywali. Zwierzę Dungeon! Jak fajnie! Możemy zwiedzać Dungeon. Tylko ciekawe, czy tutaj damy sobie radę. Ciśniemy w takim razie. O, zamknąłem się. Z czym damy radę? Ja to zamknąłem tutaj. Wcześniej. Tak? No, chodź go, no. Bo ja miałem na niego sposób, ale mi się nie udało. Dobra, to tak, w dungeonie musimy zdobyć klucze i dopiero możemy otwierać skrzynię. Co to za jakieś te latające? Tu jest pełno nowych mobów, szkielety jakieś wielkie, uważaj, bo to bije mocno. O, już myślałem, że nie mam pochodni. Szukaj slajmów, jak tutaj zobaczysz dużego slajma, to musisz go zabić. Za wszelką cenę. Spoko. Bo to oznacza, że on ma klucz w środku. Klucze. I wiesz co, możemy się w sumie rozdzielić, bo... O. Jest, mam złoty klucz, mam jeden złoty klucz. Fajnie. A ja wpadłem na jakieś kolce, Szybko zamknąć drzwi. Serduszko. Co to było, cholera? Aha, kolce mi się tu zespawnowały. O, świetnie. Mam kolejne HP. Shit. Jak to było w którymś odcinku z Q-Boarda? Shit. Tak biegałem. Shit. O, statua jakieś, kwiatka. Schodzę na dół. Zbieraj wszystkie statuły, bo... O, skrzynka. Ja też mam, złota. Czy kluczyk muszę mieć. To ja mam kluczyk, zaczekaj tam na mnie, ja zaraz przyjdę. Okej. Bo ja tu mogę mieć następny klucz i mam następny druga klucz. I jakaś czaszka, co to jest? Tu są różne moby. Skulet, czaszka jakaś. Skulet, czaszka. A wiesz, że skul to jest czaszka? No wiem. To skulet, czaszka to jest czaszka czaszkowa. Gredzio, translator. Gdzie masz te skrzynie? Podetnę. O, tutaj. Tarcza. No ja chcę otworzyć. No, ja chciałem otworzyć. Ale tu była tarcza, no to po co ci tarcza? Z Gredzio, pomyśl. Nie. O, shit. Widziałeś tam na dole? Patrz, tam są dwie skrzynie. Czekaj, tam są pułapki, ja je muszę zniszczyć. Trzeba mieć tego. Jak to zniszczyć? Trzeba mieć... O, jak chcę. O, patrz, jakaś babka tu jest. Odblokowaliśmy kolejnego NPC-ta. Ej, tą skrzynię da się otworzyć normalnie chyba. Nie, mam ją, no. O, to jest ten... Jak to się nazywa? Gravitation Potion. Ale ty tu szukaj artefaktów, bo to są bardzo fajne artefakty. O, kolejny NPC. On potem będzie u nas. No, czekaj. O, ja zginę zaraz. To bo ja chcę otworzyć tą skrzynię, a jakoś nie mogę. Aha, bo ci otworzyłem tą drugą. Jak wejść tą pułapkę? Nie da się rozwalić, stary. No to... Niestety. Skąd wziąłeś kluczyk? Z takich normalnych skrzyń, tylko że w dungeonie. Takich brązowych. LOL. Ta wiesz, ta czaszkowa skula cię zabiła, czaszkowa czaszka. Teraz tędy zmierzam ku kurczakowi. Yeah. Ooh, yeah. My rocket bots. Rocket bots. Nie mogę otworzyć. O, coś mnie atakuje, nawet nie wiem skąd. Cholera, zginę. Chyba z góry.
A, muszę znaleźć slimy. Albo klucze. Slimy, tak? Slimy. Dżungle spore mam. Dżungle. To jest to, dobrze. Wiesz co? Wiem, i nóż, jakiś critical nóż, a go, no ja to wyrzucę chyba. 40 mam tych noży. Znalazłem bardzo dużo skrzyni, ale no widzisz. A czasami z tych. Z tych rycerzyków, tych tutaj rządzących, wypadają. Gwiazdeczka. I kolejna gwiazdeczka. Czyli. Słyszysz, Gredzio? Co, co, wystarczy co, co, co? Zabijać tych, no, szkielecików i z nich też powinno wypadać. Aha, spoko. W miarę równo tego. Mój batarang! Z czym był batarang, bo coś mi się kojarzy. Nie wiem, nie, no ja nie ogarniam szczerze tego bataranga. A, Batmanie. No chyba tak, no. Batmanie był. Mam w nim 15% knockbacka. Nice. Tun, 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 tun. Tun, nie ten beat. Tu tu ru tu ru tu 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 mam 280 HP. Nice. Zmierzam ku kuczekowi i gonią mnie robale. O nie, nie mów tego wcale. Dobre. Dobre. To było żałosne. O, jestem przy dancie, o nie. O, mamy statuetkę slajmów. Teraz te statuetki się przydadzą, bo mamy tam babkę, która je, wiesz, coś tam może z nimi zrobić w ogóle. Prąd nam spoko, daje. Dużo no. Spoko. Czemu nie mogę go zaatakować? Lol. Przecież ja jakby sobie jedę na dół. Cały czas. Znaczy, o nie! Wow. W tym dungeon, o nie, lol. Było dobre. W tym dungeon, o nie! O nie, w tym dungeon, o... Już chyba mam pomysł na nazwę odcinka. Jak? Muzyczny dungeon. Muzyczny dungeon, muzyczny dungeon. Tutaj szkieletron jest, tutaj wszystkie szkielety są. O, mam kluczyk, otworzę skrzynię. Znowu tarcza. To ma 4 defa. Ta tarcza rządzi. 4, nie procent. Nie, 4 defa w tym w no defa jest. Bo ty jesteś wojownikiem, dasz mi to. No wiem. Nie, co? Spoko. Nic ci nie dam. Ty jesteś wojownikiem, dasz mi to. No wiem. Zgryć od przekonywania. Nie, na poważnie to dam ci tą słabszą wersję, bo tobie niepotrzebna jest taka. Jest mam slajma z kluczem w środku. O, jest obok ciebie, stary. O. A co we mnie strzela, jakiś mag? Kluczyk, daj mi go, daj mi ten kluczyk. A ja mam dwa? Co daj mi? Co to jest? Unikaj tego, bo tego się nie da zabić. Mój mini shark, mini rekin. Gredzio transnet. Gdzie ty poszedłeś? O, lafa. O mój Boże, zginę zaraz, no nie. Nie możesz. Daj mi tą, ten klucz, znaczy. Patrz, czuję się jak Medal of Honor. A ja czuję się jakbym był prototypem, znaczy w prototypie. O nie, to mnie goni, patrz. O jak nie. Jak tego uniknąć? Boże, zaatakowała mi pułapka, serio. Nie możesz zginąć. Ooo, fuck yeah! O co tam lecę, lecę! Co to jest? Mam lepszą rzecz, którą tam, pamiętasz tego Baloharta? No. To mam teraz lepszego. To daj mi. Nie. Bo ja lubię mieć Balohart. To jest Blue Moon. Nie Blood Moon, tylko Blue Moon. To ja użyję Invisible Potion. Te buty się tutaj przydadzą. Bardzo są przydatne tutaj. O, tam coś na górze. Jest! Jak to przez ścianę strzela? Jest, mam pistolet. Mogę zrobić teraz tą broń taką dla Daniela. On i tak nie gra. Będzie grał. Nie, tylko teraz go nie zbiorę. Zejdź tam na dół, tam jest skrzynia otwarta. Potek nie mam, dobra mam.
Na dół. O, ta skrzynia, dokładnie. Skrzynia. Wiesz co, zgradziłś? Zgradziłś. Zgradziłś, będziemy... Ej, mam tego! Mam Gravitation Potion, użyłem ale to niechcący. Ale to nic takiego, zgradził. Dobra, to sobie skraftuję. Macie lata, ja lata, ja lata. I believe I can fly, tak jak poprzednio. Okej. Okay. Patrz, ale ja latam. Grawitacją, ale latam. O, dwa defa tylko dostałem w tej drugiej tarczy. Szkoda. Ale skraftowałem sobie taką lepszą. Mam teraz tarczę, która mi osłania przed ogniem. Call of Duty. O, Klotier przyszedł. Taki, co ubrania daje. O, co się ubierał? Złota mamy sporo. Co tu jest? Co tu jest? Jest duży slime! To zabije. Zgradzio z niego byś dostał to. Zginąłem na górze. Bo użyłem grawitacji do góry, nie? I do góry mnie popchnęło. Lol. Ale zgradzio, jakbyś przeżył. To chodź tam. Mam 300 HP. Nie, wiesz co, już myślę, że posegreguję troszkę i kończymy. Idę do tego kolesia, bo on chyba ma ubrania. To możesz się przyjrzeć, co on tam ma. O! A jak się ubiera? Shirt to jest? Tak, jeszcze ta babka nie przyszła, nie wiem czemu. Chyba, że jest tam jakaś taka babka. Nie, nie ma. Lol. To nie rozumiem. Co ja mam? Jakąś Android Magic Missile. No to masz coś dla maga w końcu, brawo z Gredzio. Oh yeah! Patrz! Oh yeah! Jaka podnieta. Dawaj, pokaż. Pokaż z Gredzio. Mana mi się skończyła. To kliknijmy. Patrz. Oh yeah! A, to jest to. A to tym jak przytrzymaj to jak strzelasz. Czekaj. A daj mi to na chwilę, coś ci pokażę. Nie, boję się bojeć. Jezus, daj. Zgredzio. Ja ci dawałem... Daj, ja ci coś pokażę, tylko jak się tym fajnie coś da robić. Ja wiem, tu się kieruje, patrz. O, właśnie, brawo. Zgredzio odkrył, jak działa internet. O, Suzana mechanik przyszła. To już... Patrz, o, ja jest mogę kierować, jak chcę. Patrz, co zrobię, patrz. Nie chcę. Bo jakiegoś penisa narysujesz. Patrz na domek. Nie, bo narysujesz penisa. Trzeba kupić to i to, dobra. To później się kupi. Przyszła ta babka, słyszysz? Ej, patrz z Gredzio, patrz. Mechanik. Pokażę ci, jakie kiedyś były alkomaty, patrz. Patrz. Patrzysz? Mhm. Patrz. Takie były kiedyś alkomaty. Musisz przyjaźnie dobierać do ściany. Przegrałeś. Boże, ale taka cisza, co się dzieje? Zaraz zobaczymy, co tam Klotier ma do sprzedania. Shop. Familia. Plumber. Dobra, tego nie chcę, żadnego klotierowego rzeczy. Okej, dzisiaj pokazaliśmy dungeona, bitwę ze szkieletronem i... A ja zdobyłem wreszcie coś dla maga. Gratulacje. Także dzięki za oglądanie i cześć. Pożegnaj się. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Nie mam nic do powiedzenia.